Się macie, chłopaki. Co tam słychać u Aldecaldos? Kogo ja widzę? Vi! U nas wszystko w porządku. Panam rozkręca się w nowej roli. Znasz tego oszołoma? Trochę. Jest zupełnie nieszkodliwy. Opowiada takie rzeczy, że już nawet rząd wypada wiarygodniej. Wiedzieliście, że Hanako Arasaka jest wampirzycą. Co kurwa? A już się chciałem obrazić. Trzeba opowiedzieć Solowi. Albo wiesz, zeszreć jakiegoś frajera i mknąć niczym strzałą. Trzymaj się, Vi. Było blisko. Zadnia nie są tak groźni, ale wciąż mogą walczyć jak ludzie. Dziękuję za pomoc. Nawet mimo tego, że wyczułem w twoim głosie kpinę. Nie ma sprawy. Kto mi powie, jak sfingowano lądowanie na Marsie, jeśli dam cię zatłuc? Nie wierzysz mi, prawda? Myślisz, że nie umiem wyczuć ironii? Że nie wiem, kiedy biorą mnie za fałszywego proroka? Ciężko brać na serio twoje interpretacje, ale jest trochę prawdy w tym, co mówisz. Czasami nawet więcej niż trochę. Też to widzisz. Wiesz, że za zasłoną mroku kryją się istoty z koszmarów ludzkości. Ale boisz się w to uwierzyć. Wiesz, gdybyś miał jakiś poważniejszy dowód na ten twój kosmiczny spisek. Spotkają się dziś w nocy przy starej fabryce w Kabuki. Przekażą tamtym coś ważnego. Obserwuj ich, przechwyć to coś. Ten artefakt Alpha Centauri. Przekonasz się, że od początku miałem słuszność. Zaraz, chwila. Zwolnij trochę. Skąd w ogóle wiesz o tym jakimś spotkaniu? Mój umysł rezonuje z ich falami radiowymi. Od czasu wypadku ciągle słyszę tajne transmisje Centauri. Wypadku? Wiesz, że to nie brzmi jak argument na twoją korzyść? Nie rozumiesz! Mam w głowie ich koprocesor. Nie wiem, jak się dostał do mojego Reapera. Ale dzięki niemu słyszę ich klowania. Jeśli mi pomożesz, razem ocalimy tę planetę. Dobra. Zobaczymy, co da się zrobić. Dzięki za cynk. Chyba. Nie wolno ci wkroczyć zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Bo wszystko będzie stracone. Na twoich barkach spoczywają losy ludzkości. Nie zawiedź jej. Nie zawiedź mnie. Zero presji. Naprawdę. Nadeszła ta chwila. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mały krok dla Vi, lecz wielki skok dla ludzkości. To jak, zakładamy się, kto przyjdzie? Reptilianie czy technonekromanci? Hiszpańska inkwizycja. Nie spodziewałem się tej odpowiedzi. Dobra, koniec żartów. Teraz siedzimy cicho i czekamy. Kogo? Niby należało się tego spodziewać, ale jeśli mam być szczery, to jestem rozczarowany. Nie traćmy nadziei.
Nie wierzę, ktoś przyjechał. To Maelstrom. Czyli jednak technonekromanci. Wiedziałem, że z tymi reptilianami to ściema. Naprawdę odwala się jakieś hardy konspiracyjne gówno. Co mówi ojciec Luke do księżycowej matki, która stępuje na ziemię? Stałem na straży krain ludzi i cieni, lecz dzisiaj strzegą ich dzieci nasze, których imię jest ojcobójca. W świecie wieku klęski zagubił się w lesie. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. W tym wszystkim świecie. Carpe Noctem. Deset diem exekra. Alfa Centauri! Porwali proroka! Gdzie Gary? Co się stało? Ostrzegałam go. Przyszli ludzie w czarnych garniturach. Mieli niebieskie oczy, tak jak mówił. A potem wsadzili go do AV-ki i odlecieli na statek matkę. Ktoś próbował zareagować? Nikt. Policjanci powiedzieli, że jest chory. A prawda jest taka, że wiedział za dużo. Był dla nich niebezpieczny. Teraz zbieram pieniądze na pomnik Garego.
żebyśmy pamiętali o jego odwadze i zbrodniach Alfa Centauri. Zechcesz poświęcić kilka eurodolarów na ten szczytny cel? Mam tu taki chip. Mogłabyś rzucić na niego okiem? Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jedną z nich? Powiem ci, co wiem, a ty zedrzesz mi skórę z twarzy i podszyjesz się pode mnie. Nie ma głupich! A co to? Gary zasługuje na jebutny pomnik. Bierz forsę, zanim cię rozmyślę. Nie wiem, co powiedzieć. Gary byłby wzruszony. Mam tu taki chip. Mogłabyś rzucić na niego okiem? Gary mówił, że jesteś oddana naszej sprawie. No dobrze, pokaż. Powiem ci wszystko, co wiem. Santa Muerte! Schowaj to szybko! Nikt nie może wiedzieć, rozumiesz? Co to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Gary to przepowiedział. Oni tu są. Naginają nas do swojej woli. Jesteśmy ich marionetkami. Uspokój się. Kto nas nagina? Technonekromanci? I oto zejdą na ziemię. Lecz wy tego nie dostrzeżecie, bo zasnują niebo ciemnością. Tak powiedział. Nadchodzi noc. Wieczna noc. I tak oto kończy się epicka opowieść o odkrywaniu sekretów istot paranormalnych. Czego nauczyła nas ta historia? Oddajcie nam! Tego, że otwarte zakończenia są do dupy. Nie mogę się nie zgodzić, ale chodziło mi o coś innego. Są ludzie, którzy wiedzą więcej niż inni. Słyszą prywatne rozmowy wielkich tego świata. I co z tym robią? Inwestują cały swój czas w wymyślanie na nowo bajeczek sprzed kilku epok. Ale ty lubisz psuć zabawę. A tam wolę wierzyć, że przypadkiem otarliśmy się o wojnę wampirów z kosmitami. Wszyscy wolimy. Wampiry i reptilianie są zajebiście ciekawe, prawda? Romantycznie. A prawda jest brutalnie przyziemna. Za wszystkim stoją korporacje. Ludzie, którym odbiło od nadmiaru władzy. Myślisz, że to właśnie widzieliśmy? Tajne interesy korporacji? Jestem o tym przekonany. W prawdziwym świecie to oni są krwiobijcami. Innych nigdy nie będzie. Porwali proroka! Sprawiedliwie!